Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Przed nami znowu pogodne i ciepłe dni. Jutro aury w Polsce kształtował będzie wyż z nad Bałkanów, a z nad Zatoki Biskajskiej napływać będzie ciepłe powietrze. Wyż sprawi, że w całym kraju będzie bardzo ładnie i słonecznie, na błękitnym niebie w zmiennych ilościach pojawiać się będą chmury, ale nie groźne, bo jutro opadów nigdzie nie przewidujemy, a termometry wskażą od 22 stopni na północnym wschodzie kraju do 26 w zachodnich regionach Polski. Teraz popatrzmy, jak będzie u nas. Tej nocy na Dolnym Śląsku będzie pogodniej bez opadów, lokalnie z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba, a na termometrach od 11 stopni w Płocku i w Jeleniej Górze do 13 we Wrocławiu i w Legnicy. Jutro od rana w całym regionie piękna wyżowa pogoda, słońca nigdzie nie zabraknie, a miejscami czeka nas bezchmurne niebo. I w trakcie dnia nic nie powinno popsuć tej przyjemnej aury. Nad naszymi głowami pojawiać się będą tylko niegroźne chmury kłębiaste, a termometry wskażą od 22 stopni w Płocku do 25 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie wzrośnie jutro do 1011 hektopaskali, wiatr zachodni, słaby, biometr korzystny i dobre mają być również warunki drogowe. I to nie koniec dobrych informacji, jeśli chodzi o pogodę, bo takie ładne, słoneczne i znowu ciepłe będą też kolejne dni. A teraz już miłego i spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.